Jakie jest Pani zdanie na temat takiego dosyć popularnego poglądu, że medycyna konwencjonalna leczy skutki, a nie przyczyny, i ona po prostu szybko reaguje na skutki, natomiast przyczyny może zwalczyć tylko i wyłącznie Ja bym się z tym nie konsekwentną. zgodziła. To znaczy tak, medycyna oczywiście, choroby są skutkami jakichś tam różnych sytuacji, które zaszły. Natomiast od tego jest cała szeroka profilaktyka, która niestety w naszym społeczeństwie no, kuleje. Ludzie jakby nie przyswajają tak dogłębnie do siebie wszelkich zaleceń profilaktycznych, jaki prowadzić styl życia, żeby uniknąć w przyszłości chorób. To szeroko pojęty jakby, szeroko pojęty styl życia dotyczący i diety, odżywiania, jakiegoś aktywności fizycznej, nałogów i tak dalej, i tak dalej. To po prostu to są banały, o czym ja teraz mówię, ale o tym zapominamy i potem okazuje się, że po iluś tam latach takiego życia niezdrowego mamy choroby. I rzeczywiście medycyna no, musi teraz walczyć ze skutkami. Natomiast profilaktyka jako najtańsza metoda zapobiegania chorobom jest niestety zaniedbywana, a tego nikt za nas nie zrobi. To znaczy, każdy powinien sam ze sobą się rozmówić, że chce żyć zdrowo, żeby nie mieć w przyszłości chorób i wdrożyć takie postępowanie, żeby po prostu unikać czynników ryzyka różnego rodzaju chorób. Najczęściej są to choroby układu krążenia i nowotwory, tak? Te nas dziesiątkują.